Metro Station? Czekaj, co? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunnera. Jesteśmy w Ontario, ale jesteśmy na mapie, która jest mega, mega ciekawa, jest ogromna przede wszystkim. Jesteśmy teraz w jakichś górach, ja tutaj próbuję moim Defenderem coś zdziałać, ale jest to naprawdę trudny pojazd, nawet na takie niezbyt trudne tereny, jakie są tutaj. I właśnie dojeżdżamy sobie do wieży obserwacyjnej, ale nie takiej, która skanuje nam teren dookoła. To jest bardziej jako taki domek na balach i mamy tu jakąś misję. To dopiero sobie odkryliśmy, dopiero tu dojechaliśmy i tu myślę, że odpalimy sobie z Chadinersem radar, żeby skanować teren. Tu się coś tworzy. Co to jest Chadiners tutaj? Nie mam pojęcia. Tutaj, a co to jest za takie dziwne? Co to jest? To pewnie do jakiegoś zadania będzie. Dobra, odpalaj radar. Dobra. Odpalaj radar, bo tutaj mamy taki teren akurat idealnie do skanowania, także spory obszar nam się pojawi. Tutaj w dolnicy mamy, zobaczcie, jakąś fabrykę. Mi to wygląda na tartak. Okej, okay. Wiesz co, odkryłeś bardzo dużo terenu, ale żadne zadanie nam się nie odkryło. Co ciekawe, myśmy jechali tą częścią mapy, która kompletnie nie była ruszona przez żadne pożary. Dopiero jak dojechaliśmy sobie na poprzednim odcinku w to miejsce, dopiero zobaczyliśmy pierwsze spalone tereny na tym obszarze w Ontario, także jesteśmy teraz na szczycie jakiegoś szczytu, na jakiejś szczycie góry. Tak naprawdę myślę, że moglibyśmy zjechać nawet sobie gdzieś tą drogą tutaj, ale tutaj poza tym, że sobie zjedziemy, to nic ciekawego nas nie czeka. Poza tym, żebyśmy pojechali skrótem do wieży obserwacyjnej, do której się kierujemy. I poza tą wieżą obserwacyjną jeszcze jest, zobaczcie, sporo terenu, który można sobie tutaj zwiedzić. Także mamy naprawdę całe godziny podróży nas tutaj czekają, ale uzupełniliśmy zapasy, jak byliśmy w tym miejscu. Tu jest dodatkowo jeszcze jedna ciężarówka na oponach, niestety szosowych, ale była też cysterna zwiadowcza, którą sobie tu zostawiliśmy, w razie jakbyśmy kiedyś tam jakąś ciężarówką sobie przyjechali, żeby się uzupełnić, czy żeby jakiś towar dostarczyć, cokolwiek. Więc ona sobie tam będzie na wszelki wypadek, to jest zawsze 800, czy tam 1400 chyba litrów nawet tam jest, tak? Nie pamiętam ile dokładnie. 900. 900 jest, ok, no to jest bardzo dużo dla pojazdów zwiadowczych, w 100% wystarczająco, wszystko sobie uzupełniliśmy tam. I teraz pojedziemy sobie prosto do wieży obserwacyjnej. Wyznacz sobie, Chadiners, drogę. Myślę, że tutaj koło kolejnej... jak to się nazywa? Wieży ciśnień. Tutaj jedną wieżę ciśnień żeśmy sobie ominęli, też zniszczoną. Wodne szaleństwo 7. Dużo tych zadań do naprawy wieży ciśnień jest. No ale co? Kontynuujemy nasze zwiedzanie tej mapy. Widzieliśmy tym razem. Jesteśmy dobrze wyposażeni. Mamy radar. Możemy sobie w miejscach, gdzie jest coś nieodkryte, możemy sobie ładnie zeskanować. Także naprawdę super, jesteśmy lepiej przygotowani do zwiedzania teraz, niż jak byliśmy przygotowani do zwiedzania tej początkowej mapy na Ontario. Także co, grzejemy sobie dalej. Widzisz, jakiś wystający słup wielki jest, a tutaj mamy znak, który pokazuje nam, że jak pojedziemy sobie w prawo, to pojedziemy na jakąś farmę, ale my pojedziemy w lewo, bo nas interesuje dojazd do wieży obserwacyjnej i bardziej w głąb mapy, gdzie znacznie więcej terenu przeskanujemy w razie czego, no nie? Także ciśniemy tu, a po prawej stronie była przez chwilę widoczna jakaś wieża. Nie obserwacyjna, ale taka... radiowa albo coś takiego? Taka, wiesz... No, coś tam jest w tej dolince ciekawego. Kurde, teraz to Land Rover ciężko go opanować. Tak szaleje. To ja wymiękam właśnie na tych. No bo tak, bo tutaj jest dosyć ubite i super sobie radzi, tylko z kolei te opony błotne to są właśnie opony błotne, nie? I rzuca niestety na takich terenach. O! Powiem ci, idzie tutaj nakręcić. Niby nie jest to taka gra wyścigowa, a kurczę.
kręcenia jest. Dobra, wysokie biegi. O, tu chyba będziesz musiał mnie wyminąć. To nie wiem po której stronie. Dobra, ja pojadę prawą. Co próbujesz? Lewej. Lewą próbujesz? Okej, ja pojadę tą trawą. Chyba tą samą prędkością przejedziemy ten teren akurat. Jak ty sobie ode mnie radzisz, panie, no. No teraz tak, bo tutaj pojechałem po prawej. No to miałem łatwiej. Tu jest jakaś kolejna wieża ciśnieniowa, wygląda na to. I zobacz, one są jakoś połączone rurociągami. To jest ciekawe. Może właśnie one tworzą ciśnienie w tych rurociągach, żeby nie instalować dodatkowo pomp czy coś takiego. Nie ma tam... Czekaj. Tam jest jakieś zadanie, ale ono chyba nam się... Nie odkryło jeszcze. Nie odkryło nam się, a widzisz. Ja już tam zajeżdżam. A ty pojedziesz przodem teraz. To możesz już jechać, bo ja chyba cię tutaj podgonię. Wygląda na to, że mój pojazd akurat w tym wypadku sobie trochę lepiej radzi. Tak, dobra. Ono się nie odkryło, to zadanie, to jest ciekawe. No ale tutaj wodne szaleństwo 5. Także niezbyt kreatywna nazwa. Jedź kawałek jeszcze dalej i za chwilę uruchomimy znowu radar. Bo będziemy w takim klinie, że tak powiem, na tej mapie. I wtedy będzie dobrze użyć tego radaru, bo odkryjemy sporą część tej mapy. O, no coś tu jest po tej prawej stronie, jakiś słup, jakieś coś. Nie wiem, co to może być. Dużo takich terenów tutaj mamy. O, sporo podjazdów było, no nie? Takich do pokonania, mocnych dosyć. O! Myślę, że ciężarówki z jakimś ciężkim ładunkiem mogą małą mocą do masy by sobie tutaj nie poradziły, nie? Mogą mieć problemy, no. Tutaj... A gdzieś ty pojechał? No... Ja sobie do namiotu wjadę. O, nie można. Namiot jest niestety za mały do mojego pojazdu. Kawał drogi przejechałeś. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, faktycznie daleko. To co, ja proponuję najpierw dojechać sobie do wieży obserwacyjnej, a dopiero gdzieś tam kawałek dalej odpalić radar, nie? Nie ma sensu teraz odpalać tego radaru, skoro jesteśmy tak blisko tej wieży. No właśnie. Ładnie tu wyrwałeś. Mówisz, że taka dobra droga? Dobra, no to jadę na full gazu. Słuchaj, no jak ekspresowo pojechałem. No właśnie widzę. Mój Land Rover to aż tu podskakuje. Fajna ubita droga i trochę błotka, ominęliśmy, cyk. Ale ciśniemy. Czuję się trochę jak na jakimś rajdzie teraz. Dawno tak nie jechałem. A ja chyba nie jechałem tak szybko jeszcze tym samochodem jak teraz. Bardzo szybko. Już tu jesteś. No właśnie mówię ci, że to raz dwa. Dobra, tutaj mamy camp i mamy warehouse, czyli magazyn? Albo coś takiego. Tam dalej coś jest ciekawego, także za chwilę to też nam się odkryje, jak dojedziemy sobie do wieży. A coś jak nam się nie odkryje, to jeszcze sobie radarem poodkrywamy i nie będzie problemu. Kurde, teraz powiem wam, że ten Land Rover daje sobie fajnie radę. I zobaczcie, odkryliśmy sobie wieżę. Już Chadinersu wjechał i odkrył, ja jeszcze sobie tylko dojadę, cyk. I to jest, moi drodzy, druga ostatnia wieża na tym obszarze i co wy na to? I mamy tutaj tak, wodne szaleństwo 5, czyli to co już znamy, ale mamy też nową ciężarówkę, która chyba nie jest nowa, GMC MH9500. No tutaj też jest coś bez... O, tu jest farma. Tu na farmie będziemy mieli też zabawę z wyciąganiem ciężarówki, prawdopodobnie z niezłego błota. Mimo to... Patrzcie, myśmy zaczęli... Stąd żeśmy przyjechali jakoś chyba. Już mi się to miesza, ale... Teraz przejechaliśmy ten kawałek tutaj. Tu odblokowaliśmy i to chyba jeszcze... Dobra, to już jest krawędź mapy tutaj. Och, całe szczęście, powiem wam, bo... Tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, tyle mapy do odkrycia. Jak jadę tym celownikiem, to on idzie po krawędziach mapy.
To jest jeszcze tak naprawdę bardzo dużo i myślę, że spora część tego nieodkrytego terenu to są właśnie tereny zalane, nie zalane, tylko tereny spalone. Tu jeszcze będziemy musieli parę razy radaru na pewno użyć i jeszcze w tym miejscu gdzieś. Tak czy inaczej, przyjemna wiadomość jest taka, że jest jakaś ciężarówka, ale umówmy się, nie jest to niesamowita ciężarówka, niestety. Niesamowitą ciężarówkę mieliśmy na obszarze poprzednim. Tu jeszcze mamy, wspomóż to, naczepa do przewożenia pni, okej. Dobra, bolesna strata, a to co to jest? Tu jest też jakaś ciężarówka, zobacz sobie, jest takie zdanie, bolesna strata i ta ciężarówka gdzieś tam utkwiła w jakimś błocie. Także myślę, że będziemy musieli tutaj przyjechać naprawdę jakimiś dobrymi pojazdami, które będą fantastyczne jako pojazdy holownicze. Coś wymyślimy chyba, nie? A teraz jedziemy sobie dalej. I wiesz co? Zjedziemy sobie... Pamiętasz ten znak, który mijaliśmy? Warehouse? Do Warehouse, dokładnie. To... Tak, to pojedziemy sobie do tego, zwrócimy sobie do tego skrzyżowania i pojedziemy sobie do zadania wzajemna pomoc i pojedziemy w tamten obszar mapy, ok? I moi drodzy, wyjechaliśmy sobie na drogę piękną asfaltową. Tutaj mieliśmy po drodze kilka ciężarówek asfaltowych odkrytych. Tu na razie jeszcze chyba nie strzelimy z radaru, bo nie jesteśmy jakby w klinie tej ciemnej strefy. Pojedziemy kawałek tutaj i dopiero sobie to odkryjemy. O kurczę, co mi tutaj tak... Czy ja hamulec ręczny? Tak, hamulec ręczny miałem. Okej, dobra, nieważne. Dobra, i tutaj sobie pojedziemy zaraz w lewo gdzieś. Odbijemy. Już tam widziałem, trochę zadań jest nowych, które się pojawiają mimo, pojawiły się mimo tej strefy ciemnej. Czekaj, ja zerknę jeszcze na mapkę, bo... A, tak, jeszcze kawałek dalej, za tym zakrętem. Okej, bo już tak się zestresowałem, że ominęliśmy ten zjazd. Tutaj nawet jest jakaś strefa, jakieś zadanie albo coś? Co to jest tutaj? Wjeżdżamy do jakiejś pól, ej. O! To zniknęło, nie wiem, nic się nie pokazało nawet? Dziwna sprawa. Tu mamy jakieś pole z dyniami. Wiecie, ja nie robiłem jeszcze tej mapy, na której można jeździć ciągnikami, także przede mną jeszcze dużo przygód tutaj w SnowRunnerze jest, to na pewno. Tu widzę, że jest jakaś przyczepka, ale to nie jest chyba kompatybilna z naszymi pojazdami hardkorowymi. I wjeżdżamy do farmy. Ale zobaczcie, niby spalony las, i już odkryliśmy sporą część mapy i tego spalonego lasu jest tutaj tak naprawdę niewiele, nie? Jest cysterna chyba do tankowania. Dobra. Jeden z naszych pojazdów utknął w zatopionym polu i jest bezużyteczny. Przy naszych problemach ze ściekami i tak by nam się nie przydał. Ale pobliskie rancho chętnie go przyjmie. Jest jednak warunek. Okej. Okay. O kurczę, tutaj jest bela siana. Jakieś tutaj są rzeczy porozcegowywane. Ciekawe. Na pobliskim polu. No dobra, tu musimy jeszcze chyba... Co nie wiesz? Po bliskim polu. Gdzie to pobliskie pole jest, nie? Dobra, odpalaj radar. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć. W sensie, też widać te pole. Na mapie. No. Na pobliskie pole. Tak, ale nie widać tam żadnego pojazdu. No bo to daleko jest, a nie pobliskie, dlatego się śmiałem. Aha, no to tam tutaj widziałem, ale to w ogóle myślę, że to inne zadanie jest. Czy to jest to, czy to jest coś innego? To jest dobra, to samo. Co nam się tu odkryło? Patrzcie, bela siana, co to jest? Tu mamy porzucona przyczepa, okej, okay. I to już jest skraj mapy, także teraz będziemy musieli wrócić sobie na drogę asfaltową i szukać dalej szczęścia. Tak, dojechaliśmy do spalonego lasu w końcu. Fajnie było w końcu zobaczyć jakiś spalony las, bo do tej pory nie spotkaliśmy nic spalonego, mimo że cały ten obszar nazywa się spalony las i dopiero teraz żeśmy coś takiego spotkali. No, lepiej późno niż wcale.
jedziemy na zwiedzanie. Czuję się, jakbym wjeżdżał do jakiegoś parku jurajskiego. Tutaj za chwilę zrobimy sobie clean w tej mapce i wtedy możemy sobie strzelić z radaru. Czekaj, jeszcze zobaczę na mapkę. Moglibyśmy nawet odbić gdzieś w... Nie, nie musimy nigdzie odbijać. Myślę, że jak pojedziemy sobie na wprost, też będzie dobrze. Kawałek i za moment strzelimy sobie radar. Także zobaczcie, tereny wyglądają dość depresyjnie. Mi to przypomina, wiecie, taką grę, która nazywała się Days Gone. Gdzie się gania z zombiakami, gość jeździ na motocyklu. Też takie zrujnowane postapokaliptyczne tereny. Tutaj widać, że jest jakiś zniszczony rurociąg, który chyba eksplodował. Spróbujemy to pokonać naszymi pojazdami. Jest jakaś ogromna kłoda. To tutaj się zadziało. Myślę, że ty sobie lepiej poradzisz niż ja. Chociaż masz ten o, kurde. Dobra, poszło. Elegancko, bardzo dobrze. Tutaj kawałek asfaltem sobie podjedziemy. I czuję się faktycznie, jakby tu jakaś bomba eksplodowała, czy coś takiego. Mega fajne uczucie, jakbym grał w jakiegoś stalkera, tylko że pojazdowego, czy coś takiego. Dobra, tu sobie kawałek, cyk. My chyba dojedziemy za chwilę do tej takiej fabryki, czy coś. O, tu coś jest ciekawego. Jest ciężarówka, która wbiła się w ogrodzenie, ale tu był chyba jakiś taki podwójny wypadek, bo jest jeszcze jakiś pojazd, który leży na boku. Płaska przyczepa, niefortunny wypadek. Mi się wydaje, że będziemy mogli pomóc tutaj. W szczytowym okresie pożarów lokalny mieszkaniec i kierowca ciężarówki nie dogadali się w kwestii tego, kto ma jechać pierwszy i obaj wypadli z drogi. Pojazdy zostały porzucone. Trzeba je dostarczyć właścicielom oraz naprawić. Proszę bardzo. Naprawić? Oczywiście je naprawimy. Przyjedziemy tutaj specjalnymi pojazdami holowniczymi. Ciebie bym, Chadiners, poprosił, abyś teraz odpalił radar. To będzie idealne miejsce do tego. I tak, tutaj tymi przyjedziemy sobie, zrobimy w ogóle taki cały odcinek, jak przejeżdżamy tutaj takimi kozackimi pojazdami do holowania. Będziemy holować, naprawiać, tankować, pomagać ludziom tutaj w tych sprawach. A w międzyczasie będziemy też robić jakieś inne zadania. Tylko widzicie, samo zwiedzanie jest tutaj mega czasochłonne. Ja i tak wam tutaj dużo rzeczy, wiesz, wycinam, no nie, żebyście nie oglądali tego całego kąpieliska w błocie. Tu mamy jeszcze jakiś budynek, prawdopodobnie on będzie później do naprawy, ale mamy też odkrytą modyfikację do zdobycia. I to nie jest jeszcze cały teren, zobaczcie, tutaj jest jeszcze na bank jakaś zagadka, która nas czeka w tym obszarze i jeszcze mamy nieodkryte całe tutaj to pole, to gospodarstwo. Jak tam, Chadiners, stoisz z paliwem w swoim radarze, powiedz mi? Powiem ci, że 40 litrów na 120, czyli nie za ciekawie. Nie za ciekawie, okej. Mogę cię coś dotankować? Mogę cię dotankować, dlatego że mój pojazd nie pali dużo, ale tego paliwa też nie mam jakby wiele. Więc sobie troszeczkę rzucę. I o, tego Chevroleta też można natankować, ale nie chcę. Twojego Jara wrzucę troszeczkę. I nie mogę niestety zatankować twojej przyczepy. To ciekawe. Nie, za daleko byłem. Okej. Prototypowa jednostka zwiadowcza, a ty, ale co to? No to jest ta przyczepka właśnie. A, to twoje, dobra. Nieważne. Dobra, tankujemy. Ja ci mogłem dać tylko tyle. Dotankowałem do 81 litrów. Dobrze. Jestem już spłukany z paliwa. Ej, co to się stało? My sobie gramy, a tutaj Chadinersa nagle wywaliło z gry. Normalnie serwery SnowRunnera coś siadły, nie działają, nie działa przeglądarka modów, nic. Także no niestety zostałem sam. A co gorsza, jechałem sobie do tej części, która była w tym miejscu i zobaczcie, jej teraz nie ma na mapie. Mimo, że ten teren mam zeskanowany tym radarem fantastycznym. I co jeszcze jest gorsze, mam tutaj sporo terenu do odkrywania. I będę musiał sobie swoim radarem tu przyjechać i to zbadać. Chadinersa wywaliło, nie działa, nie jest jego wina, po prostu nie działa multiplayer. I zostałem sam, jak palec. No.
Najgorsze jest to, że Chadiners był takim moim gwarantem bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o ten samochód, bo ja sobie wziąłem specjalnie taki samochód wyzwanie na te tereny. Bo raczej nie jest to mocne auto, ale chciałem sobie coś takiego ciekawego wziąć, innego. No i Chadiners, jak gdzieś tam utknąłem w głębokim błocie albo coś takiego, to podjeżdżał sobie, rzucał mi linkę, wiesz, na linę, wyciągał mnie z badziewia i fajnie, nie? A teraz co ja tutaj zrobię bez niego? No na razie jedzie się po takim, wiesz, twardszym, fajnie. Co będzie dalej, nie wiem, no. Dlatego on był zawsze takim zabezpieczeniem. Wiedziałem, że w razie poważnych kłopotów dzwonię po Chadinersa, który był gdzieś tutaj w pobliżu i mówię, słuchaj, jest taka i taka sprawa. Cyk, wyciągnięty. Teraz się będę bał, żeby tym Land Roverem... No, jestem skazany sam na siebie. Najgorsze jest to, że przed chwilą zatankowałem też Chadinersa zaraz zanim go wywaliło. Zatankowałem mu ze wszystkich moich zbiorników, które miałem na dachu. I... no zniknął z mapy, więc zabrał moje całe paliwo. Także możecie bić mi brawa i trzymać kciuki, bo nie wiem co tutaj się zaraz wydarzy. W każdym razie wjeżdżamy do tego najbardziej zniszczonego terenu na tej mapie, czyli tej przetwórni. Zobaczcie, tutaj w ogóle jakiś dach zapadnięty czy coś. Ja bym chciał, żeby tutaj na przykład przywieźć jakieś materiały i z tych materiałów to wszystko odbudować, żeby to się kompletnie zmieniło na lepsze. Bardzo bym chciał, żeby to tak przebudować tutaj wszystko. Mega bym się cieszył. A teraz pojadę sobie do miejsca, które zapamiętałem, że tam jest ta część, ale jej nie widać na mapie i nie wiem, czy będę mógł ją odblokować teraz. Coś się mogło też zgliczować w tej grze, a to lubi się robić, sami pewnie doskonale wiecie. I zobaczcie, nie ma tej części na mapie, nie było jej na mapie, nie ma jej teraz, ale podjeżdżam sobie w to miejsce i ta część jest. Macie na to jakąś odpowiedź? Bo ja nie. W kooperacji było widać wszystko, cacy. Nie wiem, o co chodzi. Ulepszona wersja z silnika z większą mocą, wyższa niezawodność, ale i wyższe spalanie. Dobrze, mi się to podoba. Tu chyba w tym obszarze już więcej nic nie będzie, dlatego ja sobie pojadę całą tą drogą asfaltową. Nie jest to przyjemne na tych oponach. Albo inaczej. Wezmę sobie radar z tamtej mapki i zradaruję cały ten obszar tutaj. Ale mam takie wrażenie, że jak podjadę sobie do tej bramy, to odblokuję sobie wjazd do tamtej mapki, więc i tak muszę tą drogą asfaltową sobie tutaj pojechać. Paliwa powinno mi wystarczyć, mam 60 litrów. Trzymajcie kciuki, jadę. Wiecie co, najgorsze jest to, że to nie była jedyna modyfikacja na tym obszarze. I teraz zastanawiam się, co dalej. Co ja mam zrobić ze swoim życiem w tym momencie? Znaczy muszę poszukać gdzieś pewnie w internecie, gdzie jest lokalizacja następnej modyfikacji, bo myśmy już odkryli część tej mapy, na której to było. I teraz muszę znaleźć dokładną tego lokalizację, bo nie ma tego pokazanego na mapce, nie? Wiesz, przeszukać całą mapę metr po metrze będzie naprawdę ciężko, żeby na to trafić. Tutaj bardzo fajne jest to zadanie, mega mi się podoba, do tego sobie na pewno wrócimy. W ogóle cały następny odcinek planuję, żeby był właśnie taki typowo od pojazdu, że weźmiemy sobie jakieś fajne holownicze pojazdy i będziemy to robić. Mega jestem tym zajarany, też nie mogę się doczekać, bo jest dużo różnych pojazdów. Kupiłem wszystkie dodatki DLC do tej gry, wszystkie. Wszystkie dodatkowe pojazdy, które tam są do kupienia, wszystko kupiłem specjalnie po to, żeby to z wami testować na odcinkach i dzisiaj testujemy sobie Land Rovera. Jak to się skończy, nie wiem. Nie mam Chadinersa tutaj przy sobie, więc w każdej chwili mogę zaliczyć kappę, ale może nie będzie tak źle. No tutaj mamy asfalt, więc sobie, żeby paliwa nie tracić dużo, wyłączam nawet AWD. Ponieważ pojazd nie jest tak wysoko zawieszony, to całkiem nieźle sobie radzi na różnych takich kamieniach, bo on tylko, tak widzicie, podskakuje do góry, ale jakoś tam nie majta się mocno na lewo i prawo, no nie? Więc tak naprawdę czasami ma to swoje plusy, że auto jest nisko zawieszone. Niski, wiesz, jak to się mówi, punkt ciężkości jest. Wtedy auto jest bardziej stabilne. My teraz jedziemy do bramy, która przemieści nas do poprzedniego obszaru,
Może w ten sposób uda mi się to odblokować. Mam nadzieję, że nie będzie to związane z żadną misją, która... O ty kurde, co to za błota? Mam nadzieję, że to nie będzie związane z misją, gdzie będziemy musieli coś transportować i naprawiać jakby ten przejazd. No zaraz zobaczymy. Muszę wam tylko powiedzieć jedno. Okropnie się jeździ oponami wodnymi na asfalcie. Ale to wie każdy, kto w SnowRunnera już grał i chciał mieć pojazd uniwersalny do wszystkiego, czyli założył mu opony błotne i pojechał na lód. To jest taniec z gwiazdami dosłownie. Tutaj mamy jakąś koparkę. Powiedzcie mi jedno, wiecie co, ja tak z Chadinersem rozmawiałem o jednej rzeczy bardzo fajnej. O dwóch rzeczach właściwie bardzo fajnych. Jedną rzeczą jest gleba. To znaczy tutaj wiecie, że ten teren się deformuje i fajnie, że się deformuje i jest to najlepsza gra pod tym względem. Chyba nie ma lepszej gry pod kątem deformacji gleby jak tutaj, ale nie możemy na przykład zrobić tak, że weźmiemy sobie jakąś koparkę, załadujemy, wiesz, ziemię z jednego miejsca i przewieziemy ją w drugie miejsce. No nie można tak zrobić, no nie? Jedyne co można zrobić, to właśnie ten teren jakoś tak deformować. I to działa naprawdę fantastycznie, wygląda to świetnie. Ale nie ma takiej fizyki, że możemy sobie przekopać na przykład tutaj dziurę, a tam wykopać dziurkę, nie? Czy tam nasypać dziurkę, górkę znaczy się. No nie można tak zrobić i koniec. I ja bym chciał, żeby następny SnowRunner posiadał właśnie taką mechanikę, która sprawi, że będziemy mogli sobie tą ziemię wykopać z jednego miejsca i przewieźć ją w drugie miejsce. Wyobraźcie sobie coś takiego. To byłby prawdziwy game changer. Oh yeah. I takie zadanie, że musimy przewieźć na przykład ileś ton ziemi z tego miejsca, wydrążyć, wiesz, dziurę wielkości na przykład takiej kopalni, jak mamy tutaj gdzieś. O, tu. Taką dziurę wydrążyć wielkimi pojazdami, to nawet jakaś taka koparka jest. I przewieźć to. To będzie naprawdę gra następnej generacji. Teraz są gry, które pozwalają już na kopanie dziur i przewożenie ziemi. Są to typowe takie symulatory jak pamiętam Construction Simulator, jakoś tak się ta gra nazywała. Tylko że tamte miejsca, w których mogliśmy kopać, były ściśle określone, gdzie mogliśmy to robić, no nie? A tutaj chciałbym, żeby było coś takiego, że na przykład masz skałę, to przyjeżdżasz z młotem, rozwalasz tą skałę, robią się takie mniejsze skały, kamienie, ładujesz te kamienie na pakę, wyjeżdżasz, potem przekopujesz się gdzieś dalej, nie wiem, jakąś rudę miedzi znajdujesz, albo jakieś takie inne gówno, wiesz, możesz się przekopać do, nie wiem, pod lasem jakimś, albo zrobić tunel. Normalnie jakbyś robił tunel jakimś świdrem, to wiesz, wylatywałaby ziemia z tego i byś musiał ją, wiesz, się tam przewozić czy coś takiego. To by była prawdziwa gra nowej generacji. To by była prawdziwa gra nowej generacji. Niestety, wygląda na to, że przejazd jest zablokowany nie dlatego, że musimy tu przejechać i go odblokować, tylko dlatego, że jest to związane z misją. Zobaczmy jaką. Czy ja mogę to teraz obadać, czy już to chyba wycofać, wiesz? Tak, przejazd jest zablokowany, no nie gadaj, widzę przecież. No to powiem ci, że trochę tu roboty jeszcze będzie. Będę musiał przejechać tym przejazdem i pojechać w to miejsce, żeby odblokować resztę tego terenu. Ale nie szkodzi, ja sobie z tym poradzę. I wiecie co, ten Land Rover fajny, on ma jeszcze 55% paliwa. Ja powiem tak, on niech sobie tu zostanie, zaparkujemy go, zgasimy silnik. I nikomu nie będzie przeszkadzał, a w to miejsce przyjadę sobie pojazdem zwiadowczym, chyba już tym Jarem, Jazem czy Łazem. Zbadam resztę tego terenu i będziemy mieli cały ten obszar z głowy. No, możesz mi wierzyć lub nie, ale dojechałem. Bardzo się cieszę. Teraz zobaczmy sobie, gdzie my mamy tutaj pojechać. Tak mniej więcej sobie cel wyznaczyłem gdzieś w to miejsce.
A, bolesna strata. Tu jest jakaś ciekawa misja, gdzie ktoś ma bolesną stratę. Jest jakiś ciekawy pojazd do wyciągnięcia, ale to mówię, zostawimy sobie na później. Ja mam swój radar. Eksperymentalny radar. No ja nie wiem, czy to taki eksperymentalny. Waszym zdaniem ten pojazd wygląda na eksperymentalny? Może tak, ale w czasach II wojny światowej. Teraz on wygląda jak puszka. On wygląda jak ten stary Land Rover Defender, chyba 110, czy jakoś tak, no nie? Mniej więcej, albo jak Volvo jakieś stare. To są mniej więcej tego typu kształty. Jedziemy sobie tam, zrobimy sobie skan terenu, zobaczymy, co nas tam czeka. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. O, jest jakaś tabliczka informacyjna, dobrze. Co na tej tabliczce może być napisane? Watch for fallen rocks. Nic na nas nie spadło, także znak jest totalnym skamem. Nie musimy się nim przejmować. Jedziemy sobie do celu, robimy skan terenu. Mamy tabliczkę, okej, która pokazuje na prawą stronę, a prawa strona to jest dokładnie miejsce, które nas interesuje, aby je odkryć. Jest na niej napisane Metro Station? Czekaj, co? Tu my jesteśmy w mieście? O co chodzi? Jakie Metro Station? Okej, mi się wydaje, że zrobiliśmy już na tyle duży klin, żebyśmy mogli sobie zrobić aktywację naszego radaru. Czekaj, co? Jeszcze raz, aktywuj radar. A, okej, musiałem jeszcze coś dodatkowo kliknąć, ale nie pojawiło mi się na interfejsie. Pyk, rozkładamy to ustrojstwo. Skanujemy i... Okej. Wygląda na to, że nic nam się nie odblokowało. Znaczy, Metro Station? What the hell? Co to może tutaj być? Coś na pewno jest. Skoro jest znak, to gdzieś tu musi być Metro Station, ale... Nie wyobrażam sobie, żeby tu była jakaś stacja metra. Czy ja dobrze przeczytałem to? Nie. Meteo Station, okej. To jest delikatna różnica. Meteo Station już jestem w stanie bardziej uwierzyć, że coś takiego znajdziemy. Tu jest kolejna wieża ciśnień do naprawienia. No tych wież ciśnień jest tutaj bardzo dużo. Będziemy musieli znaleźć jakiś sensowny sposób na transport wody, ale może w pewnym momencie będzie to bardzo proste, jeśli na przykład naprawimy sobie jedną wieżę ciśnień. Chociaż czekaj, nie, to nie będzie. Nie wiem, zobaczymy. Bo to trzeba przewozić te ładunki, a nie wodę. Wodę się przewozi tam, gdzie trzeba te... Tutaj ten teren mi się nie podoba. Myśmy to trochę źle rozplanowali, bo tutaj taki kształt został do przeskanowania. I on... No i zobaczymy jak pójdzie. Jedziemy, przeskanujmy to ostatnie tutaj i wrócę na farmę i tam zrobimy skana. O, już widzę moje Metro Station, zobaczcie. Tutaj myślę, że możemy sobie za chwilę zrobić skan. Akurat jestem mniej więcej w środku tego obszaru, który jeszcze gdzieś tam miałem zacieniony, także na spokojnie sobie tutaj coś mykniemy. Tamten, o, tam widać, że chyba jakaś cysterna jest, ale droga dojazdowa, o, jest jakaś droga dojazdowa, okej, dobra. Wiecie co, tutaj nas, o kurczę, jak mało paliwa mi zostało. Zatankuj, dobrze, że mam tutaj, ty. Bagażnik dachowy, cyk, 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 myk, myk i zrobione. Tutaj jeszcze sobie zatankujemy naszą prototypówkę i mamy, o kurde, jaki luksus. Dobra, aktywuj radar, dup. Aktywujemy, teren wygląda tak, także no myślę, że tutaj już ten obszar powinniśmy na spokojnie sobie zbadać. Muszę jeszcze raz to kliknąć, bo anulowało się jak wyszedłem do mapki. Pyk, pyk. Fajne to urządzenie, jest naprawdę, ułatwia sprawę w miejscach takich jak tutaj, gdzie nie mamy dodatkowych wież obserwacyjnych. Ja nawet o tym urządzeniu nie wiedziałem, tak naprawdę dowiedziałem się niedawno. Nigdy nie używałem tego, nie wiedziałem, czego to jest. To jest do odkrywania terenu, jest absolutnie fantastyczna rzecz. No i to wygląda sobie tak. I wiecie co, mimo że tu się nic nie pokazało, jestem prawie pewny, że tam będzie jakieś zadanie później do roboty. I tu mamy jeszcze tylko ten ostatni obszar do zbadania. I to już będzie cały ten obszar tej nowej mapki ogarnięty. Nie wiem, czy coś jeszcze dodatkowo tutaj jest. Najbardziej boli mnie fakt, że coś mi się chyba zbugowało w momencie, kiedy wywaliło Chardinersa z mapy.
i poznikały mi niektóre ikonki. Chyba że ja powinienem tutaj zaznaczyć coś w jakiejś legendzie albo coś takiego. Wybierz znacznik, nawigacja, nie wiem. Nie wiem, co powinienem tu jeszcze zaznaczyć. Magazyn, brama, jeden punkt, tartaczny, magazyn. Nawet dwa magazyny mamy na tej mapie, proszę ciebie. Ale jeśli chodzi o legendę, nawet zobaczcie, pod tym menu modyfikacje nic nam się nie pokazuje. A mi się wydaje, że coś tu jeszcze do zdobycia było. Trochę mnie to martwi, bo mam wrażenie, że jakieś zadania mi zniknęły i mogę do nich nie dotrzeć, więc będę musiał się czymś posiłkować z sieci, żeby znaleźć rozwiązanie. Dobra, przejadę sobie do tej stacji metra. Już będzie stacja metra do końca tej mapy, jak tutaj będę sobie grał, dlatego że fajnie mi się to przejęzyczyło, to znaczy ja źle przeczytałem, ale no wyszło fajnie, no gdzie metro, kurde, w SnowRunnerze, come on. No i faktycznie coś tu jest, czy ja mogę sobie tu... Nic nie mogę kliknąć, więc pewnie będzie to zadanie polegające na jakiejś odbudowie tego miejsca. Zresztą tu już widać chyba coś w rodzaju jakiegoś nie, to nie jest fundament, to jest po prostu metro station, o. Ja mogę sobie tutaj wjechać i im pomóc to naprawiać? Tak, mogę sobie tu wjechać. Naprawiłem im ogrodzenie. Ja jestem bardzo dobry w pomaganiu, jak widzicie. Tak, dobra, trzeba, wiecie co, ostrożnie, bo ja jestem tu teraz sam, nie ma kto mnie podnieść. Mam co prawda niezależną wyciągarkę dla pilotów, ale może się okazać, że nagle poznikają wszystkie punkty, o które można się zahaczyć i podnieść. Wolę nie ryzykować i jedźmy sobie jeszcze, o Boże, jakim tu zniszczyłem, no ale jestem ostateczną pomocą tutaj, oni muszą się liczyć ze stratami, no. Mój dziadek nie mówił skręcać, tylko skrącać, dlatego my skrącamy sobie na farmę. I ta farma wygląda na naprawdę ogromną. Co my tutaj mamy? Mamy wielką farmę i chyba największą, jaką widziałem w tej grze do tej pory. Chociaż jest jeszcze farma, która jest dedykowaną mapką, na której jest kozacki ciągnik, o którym ja marzę, to jest moje marzenie. Tam jest ciężarówka, dalej taka, widzicie, łup, jest taka do wyciągnięcia. Ona wygląda, jakby nie była zatopiona w błocie, a podejrzewam, że jak się do niej bliżej dojedzie, to wtedy będzie bardziej widoczna, że ona jest jednak zatopiona. Wow, ej, wygląda to przepięknie, co? Ten moment, kiedy my sobie tutaj tak grzejemy tym fantastycznym pojazdem i zaraz zeskanujemy. Zrobimy chyba właściwie ostatni albo przedostatni skan. Zaraz zobaczymy, jak ten teren tutaj będzie wyglądać. Ale to... Zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to jest absolutny majstersztyk, jak ta gra w tym momencie wygląda. Ja wiem, że większość z was pewnie nie ma pojęcia, o czym ja mówię, przecież ta gra wygląda jak gra, jak każda inna gra. Ej, to jest SnowRunner. Nie wiesz, o czym mówisz, to jest zajebiste. Dobra, teraz tak. Tu myślę, że możemy zrobić jednego skana i potem zrobimy sobie drugiego, dlatego że mamy dużo paliwa jeszcze w radarze i nie musimy się specjalnie przejmować tym utratą tego paliwa teraz, bo zostanie nam go jeszcze na tyle dużo, że będziemy mogli sobie go wykorzystać do zasilenia mojego pojazdu zwiadowczego. I proszę bardzo, pomóż miejscowym, odblokowało nam się zadanie tutaj. I tu mamy jeszcze taki skrawek czarnego miejsca do odkrycia, dlatego też sobie to odkryjemy. Nie widzę tutaj żadnych dodatkowych pojazdów, które moglibyśmy gdzieś powyciągać. Prawdę mówiąc, sporo mają wody na tej farmie, no nie? Nie wiem, czemu oni są tacy potraktowani źle tymi pożarami i tak dalej. Ej, nie wygląda to tak tragicznie na tej mapce, co? Ja myślałem, że jak to będzie spalony las, to faktycznie wszędzie będą płomienie, wszędzie będzie czerwono, będzie się topił lakier na ciężarówkach i innych pojazdach, opony będą pękać od gorąca. A tu co? A tu mamy kolejne Michigan, no nie? Jestem zawiedziony, nie mówię, że nie. Dodatek nie jest tani, może dla niektórych nie jest też drogi. Jednak wolałbym, żeby było tutaj coś więcej. Co mamy do tej pory? Mamy jakiś transport złota, mamy jakieś takie dodatkowe transporty ogólnie. Mamy ogromne mapy, naprawdę są wielkie. Nie są one specjalne trudne, one są trudne dlatego, że są duże. I na tym polega ich główna trudność. Więc, no,
fajnie, że coś nowego w SnowRunnerze, ale jednak nie jest taki niedosyt. Jednak oczekiwałem tutaj tych pożarów, tego ognia, wiesz, animacji tego ognia, że to się tam gdzieś rozsiewa, że ty jedziesz, a tu uciekasz przed lawą na przykład, nie? Że tutaj zamiast pola jest lawa. O, nie no, żartuję oczywiście, ale no wiecie, no po prostu coś takiego innego niż powiedzmy to, co widzieliśmy w Michigan, prawda? Przydałoby się, no chyba się zgodzicie ze mną. Gracie dużo w SnowRunnera i wiecie o czym, czy nie? Ej, bardzo długi odcinek nam chyba wyjdzie dzisiaj. Będziecie musieli się zdecydować, na co poświęcić swój czas. Na odcinek ze SnowRunnera, czy nowy odcinek Mandaloriana? No widzicie, oba odcinki są, obie części serialu, jak to powiedzieć, są mniej więcej na tym samym poziomie. Ja bym wybrał oczywiście odcinek u Ludzka ze SnowRunnera do obejrzenia. Albo puśćcie sobie odcinek na jednym monitorze ze SnowRunnera, a na drugim Mandaloriana. Nie no, Mandalorian trwa 30 minut, oni tam trochę w ciula walą, nie? Za krótkie te odcinki są. 50 minut to jest minimum, kurde. Tyle się płaci za tą subskrypcję. A, pierniczo. Oni sobie żyją. A, dobra. I wiecie co, szkoda gadać. Skanujmy teren. Dup. Dup. I tu chyba nic nie będzie nowego, ale przynajmniej będziemy mieli spokojną głowę, że... O, era, tu jeszcze mamy... Jest jakaś woda. Tu chyba nic nie będzie, co? Nie ma tu żadnej drogi dojazdowej raczej. O, era, no. Nie wiem. No, mam nadzieję, że tu nic nie będzie, no. Nie chce mi się to mieć. No, nie, dobra. Zbadam sobie tutaj jeszcze te zakamarki, ale to już... Poza odcinkiem. Na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. To jest koniec zwiedzania całej mapy, drugiej części mapy w Ontario. Jest naprawdę ogromna mapa, jestem w szoku totalnym, jest zróżnicowana. Nie byłem nawet w tej kopalni, tylko tu odpaliliśmy sobie skan i nam wyskanowało coś takiego. Mamy tutaj nowe, znaczy nowe. Mamy pojazdy, których możemy używać. Nie są one nowe. Chyba nie ma w ogóle żadnych nowych, tak mi się wydaje. Może niektóre dla mnie będą nowe. Na przykład tej ciężarówki nie rozpoznaję, co jest tutaj. Chyba za to zadanie będziemy musieli... Znaczy, ją dostaniemy, tą ciężarówkę, także no. Wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Na pewno będzie dużo zadań do robienia. Szkoda, że dzisiaj się multik wysypał, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Głowa do góry, a ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.